Remont przeciągał się w czasie, ale warto było czekać. Schronisko dla osób bezdomnych przy ulicy Błogockiej w Cieszynie zmieniło się nie do poznania. Nowa przestrzeń i nowoczesne odnowione wnętrza cieszą pracowników, ale przede wszystkim mieszkańców. Znajdujemy się przed schroniskiem dla osób bezdomnych w Cieszynie. Schronisko wypiękniało i na zewnątrz, i wewnątrz. Jesteście po takim generalnym remoncie. Tak, zgadza się. Remont trwał 2 lata i od praktycznie od początku roku no już tutaj próbujemy się jakoś zadomowić i nauczyć tego miejsca na nowo. Patrząc tutaj na to miejsce, chyba się troszeczkę powiększyliście, zyskaliście taką nową przestrzeń. Tak, zdecydowanie z jednego miejsca nagle zrobiły się 2, bo ze schroniska powiększyliśmy się o noclegownię. Jest jeszcze jedna taka część, na którą tak patrzę, tutaj zerkam za panią, to mieszkanie chronione, które jakby nie jest w naszym użytkowaniu, należy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast jest taką częścią przyklejone trochę do tej naszej części, którą użytkujemy. No właśnie, no to co tam wewnątrz zostało zrobione, jakie tam prace zostały wykonane? Mam wrażenie, że wszystko zostało wykonane, to znaczy w starej części, gdzie było schronisko, teraz jest noclegownia. Część warsztatowa, którą użytkowaliśmy, z której korzystaliśmy, została na swoim miejscu, ale jest też odnowiona, została tylko stara podłoga i sufit tak naprawdę. Natomiast w części, gdzie teraz znajduje się schronisko, to jest taka część, której my wcześniej nie mieliśmy w swoim jako stowarzyszenie użytkowaniu. I tutaj teraz jest część, gdzie mieszkańcy mieszkają, to jest schronisko dla osób bezdomnych. No i widzę, że te pomieszczenia też oczywiście są tutaj przystosowane do osób niepełnosprawnych. Tak, zgadza się. Jakby budynek zawsze był budynkiem parterowym i raczej jakby te bariery architektoniczne nas nie dotyczyły. Tutaj jakby zawsze osoby niepełnosprawne mogły się poruszać. Natomiast tak, budynek jest dostosowany już ze wszystkimi szerokością drzwi, toaletami czy prysznicami dla osób niepełnosprawnych. I schronisko też ma taką funkcję, którą pełni, której do tej pory to jest na pewno nowość. Schronisko z usługami opiekuńczymi, czyli też dla części osób takich, tych zdecydowanie mniej sprawnych, też mamy takie miejsca. Szukamy osób, które chciałyby z nami współpracować, szukamy opiekunów, opiekunki do usług opiekuńczych w stosunku do osób niepełnosprawnych czy chorych. Na terenie województwa śląskiego czy w ogóle w Polsce mało jest takich schronisk, które jest dostosowane do świadczenia usług takich właśnie opiekuńczych. To ile osób tutaj może znaleźć miejsce, schronienie? W schronisku 40 osób maksymalnie. To więcej niż było? Tak, my do tej pory mieliśmy około 25 osób, dla tylu miejsc, tyle osób mogliśmy przyjąć, natomiast teraz to maksymalnie 40, jeśli chodzi o schronisko, natomiast jeśli chodzi o noclegownię, to tam jest miejsc 24 przeznaczonych. I to są miejsca dla mężczyzn, dla kobiet? I przyjmujemy mężczyzn i kobiety. Jakoś nie mamy takiego podziału stricte, że tyle kobiet, tyle mężczyzn. Myślę, że to wszystko w zależności od po prostu potrzeb. Czy wy jesteście zadowoleni, że teraz macie taką siedzibę? Powiem tak, dla mnie po 18 latach w starym budynku jest to zupełnie nowe miejsce, bardziej nowe niż stare. Przez te 1,5 miesiąca, czy nawet ponad 1,5 miesiąca, które tu jesteśmy, ja się tego miejsca wciąż uczę. Myślę, że pracownicy, mieszkańcy tak samo, próbujemy to miejsce udomowić i zadomowić jak najbardziej się da, ponieważ w takich suchych, pustych, wyremontowanych murach potrzeba pewnie czasu na to, żeby też poczuć się trochę jak w domu, no bo nie zapominajmy, mieszkańcy, no to jest jedyny dom, który mają na ten moment, więc też będziemy się starać, żeby tak go chociaż na jakiś czas poczuli. No na chwilę obecną już tutaj mieszkańcy są, już się wprowadzili, tak? Tak, od stycznia jesteśmy tutaj już i mieszkamy tak już, tak no w pełni, myślę. No to jak im się podoba, no nie możemy ich akurat zapytać, ale pani pewnie wie, no jakieś informacje zwrotne docierają. Tak, na pewno myślę, z plusów jest to, że wszystko jest nowe, wyremontowane, czyste, jest przestrzeń.
pewnie, no, to powiem, jeśli chodzi o mieszkańców, pewnie będą narzekać, że mają za mało miejsca w pokojach, za mało miejsca do przechowywania, natomiast myślę, że no, jakoś muszą to swoje życie w tej jednej połówce szafy takiej wysokiej zmieścić. I no, trzeba pamiętać o tym, że to jest jednak takie miejsce tymczasowego schronienia i trudno jest tak, no, całe życie gdzieś spakować do tej połówki szafy. Na co jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę? Co jeszcze z nowości? Nowością i czymś nowym dla nas jest to, że pracownicy mają swoją własną toaletę. I mamy też więcej takich pokoi biurowych pomieszczeń, gdzie pracownicy mamy ją też przestrzeń do rozmowy z mieszkańcami, więc to na pewno jest taka nowość i zmiana, której wcześniej nie było, z racji po prostu tego, że wcześniejszy budynek no dostosowywaliśmy własnym staraniem, własnymi środkami, własnymi możliwościami i chyba ja przynajmniej nigdy nie myślałam o tym, że to ma być jakiś priorytet. Natomiast jak się pojawiła toaleta, pojawiła się szatnia czy pokój socjalny dla pracowników, no to nie ukrywam, że cieszę się, że też naszym pracownikom możemy to zapewnić. No to też i dla Was lepiej. A co w tym budynku, gdzie schronisko było przeniesione jakby na ten czas remontu tutaj? Co tam się dzieje? To jest budynek, który należy do stowarzyszenia i tam póki co są mieszkańcy, którzy z nami byli związani już przez wiele, wiele lat wcześniej. Zawsze traktowaliśmy to miejsce, to był taki dom docelowy i póki co chcemy do tego wrócić i dać taką przestrzeń tym, którzy na ten moment no, nie mają za bardzo pomysłu na siebie, gdzieś indziej w innej przestrzeni, albo po prostu nie chcą być gdzieś sami i mieszkać samotnie, więc będą tworzyć taką małą wspólnotę, ale myślę, że to też jeszcze czas pokaże, na ile będziemy mogli też tak wykorzystać to nasze miejsce dalej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.